Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem znowu tutaj z Tomkiem Samołykiem. Hej. I będziemy sobie dzisiaj rozmawiali o rzeczach, które są bardzo trudne dla niektórych ludzi. I proszę, nie wrzucajcie nas do wora pod tytułem, jak to, szury, foliarze. Tak, nie możecie. No. I tak dalej. Tylko się zastanówmy, tak trochę zdroworozsądkowo pogadajmy. Jak to jest, Tomasz? Wierzysz w jakieś teorie spiskowe, czy nie wierzysz? No, poczekaj, przypomniałem się, żarcik. Co różni teorię spiskową od faktu? 6 miesięcy. Dobre, śmieszne. Wiesz co, a ja słyszałem taką definicję, że teoria spiskowa to jest łączenie faktów i wyciąganie z nich wniosków. Ja mam taki problem z teoriami spiskowymi. Znaczy w ogóle, moim zdaniem teorie spiskowe powstają dlatego, to, że po prostu ludzie mają taką naturalną skłonność do tego, że chcą sobie porządkować rzeczywistość. Czyli wszelka niewiadoma nie może być obszaru, nie wiem. Więcej niż jedno zwierzę to? Nie mam pojęcia. Owca? No nie mam wystarczającej wiedzy, żeby się połączyć te kropki albo dowiedzieć się o jakimś obszarze. I układa się w głowie to, co jest, plus dodaje się do tego, co do tej teorii może pasować. Lama. I powstaje w ten oto sposób teoria spiskowa. No i to jest z jednej strony naturalne dążenie do czegoś takiego człowieka, ale z drugiej strony ja mam totalnie wielki problem z tym, że zupełnie nie mam czasu, po prostu już głupieję bardzo często, że widzę na przykład jakąś rzeczywistość. I od razu jest, oczywiście są wariaci, którzy twierdzą, że I'm not crazy. W cudzysłowie, pokazywani ludzie w mediach jako wariaci, którzy twierdzą, że a to jest to i to i to, jakąś tam teorię spiskową reprezentują, a drudzy mówią na tych pierwszych, że nie, no wy jesteście wariatami, tutaj jest wszystko przecież tak, jak jest nam powiedziane. There's no right, there's no wrong, there's only popular opinion. Fajnie pokazuje to ten film Don't Look Up, nie? Mm-hmm. Na Netflixie, nie wiem, czy oglądałeś. Tak, widziałem, no. And if we can't all agree at the bare minimum that a giant comet the size of Mount Everest hurling its way towards planet Earth is not a fucking good thing, then what the hell happened to us? No to jest właśnie to. Że jedni mówią, nie, nic tam nie ma, a drudzy mówią, jest, trzeba coś zrobić. No i właśnie to jest ta granica, bo na przykład inny, teraz mi się przyszedł do głowy serial, czyli House of Cards. We'll do the unpleasant thing, the necessary thing. I on pokazuje na przykład politykę, to jest trochę inny temat, ale generalnie do tego się to sprowadza, że no to nie jest żadna teoria spiskowa. Że są lobbyści na przykład. Że są lobbyści, że w ogóle to co widzimy w telewizji, to co widzimy na zewnątrz, to jest po prostu jakiś wycinek rzeczywistości, jakiś skrawek, że nie widzimy mnóstwa jakichś tam potajemnych gier, zależności personalnych między różnymi rzeczami. Które są. Które istnieją, nie? Są służby. Tylko właśnie, że my z racji tego, że nie widzimy tego, nie widzimy tej rzeczywistości, na przykład działania służb specjalnych, no to mówimy, wygląda to na robotę służb. I jakby wszystko, czego nie wiemy, no to od razu musimy skategoryzować to do jakiejś rzeczy typu, to jest robota służb, to są ruscy agenci, to są niemieccy agenci, to jest agentura wpływu, tu jest właśnie coś tam i mnie to o tyle często przeszkadza, że takie skategoryzowanie sprawia, że nie widzimy, że nie badamy już sprawy głębiej, że łatwo się zatrzymać właśnie na teorii spiskowej i powiedzieć, no to już wszystko wyjaśnione. Ale są też drugie przypadki, takie jak ty mówisz z tym żartem o 6 miesiącach. Ja tak miałem w ogóle, wiesz, z jedną rzeczą i to naprawdę mogę wyjść na jakiegoś, na przykład pisowca wyjdę w tym momencie. Ale wiesz, jak była ta katastrofa smoleńska w 2010 roku i powstały te filmy Smoleńsk, ta komisja Macierewicza, no to wiadomo, że to było przez część ludzi pokazywane jako wariactwo, że tam są, że tam były bomby, że to zrobił Putin i tak dalej. I ja też uważałem, że to jest w ogóle niemożliwe, że ktoś zaplanował w taką zbrodnię idealną, niewykrywalną, że 96 najważniejszych ludzi, czy tam bardzo ważnych ludzi w Polsce zostało, o tak, zniknęło. Ale dzisiaj na przykład
może nie powiedziałbym, że wierzę, że, znaczy, że uważam, że to był jakiś zamach. Myślę, że dobre słowo ingerencja. To jest dopuszczam. Dopuszczam, ale właśnie no dzisiaj to już możliwość. To dopuszczam. Bo jak widzę, wiesz, jak widzisz właśnie ten czas, który minął od tego momentu, widzisz to, co na przykład Lech Kaczyński mówił o Gruzji, co powiedział w Gruzji o tym, że będzie napadnięta najpierw Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem przyjdzie czas na Polskę. I on po tym, po tej wypowiedzi, potem jeszcze, to trzeba dodać cały kontekst w ogóle tych rządów, akurat tego takiego sporu między akurat wtedy prezydentem a rządem. I jak to zobaczysz, jak zobaczysz to, co dzisiaj robi Putin, to już to się nie wydaje takie w ogóle nieprawdopodobne, nie? Że przecież co zrobił z tym Prigożynem, tak? Tak, tak. Prigożyn? On się nazywał? No. No i co? I to też nie był zamach? Nie? Nie, w sensie, no, że, wiecie, to też jest... żebyście zrozumieli, że ja nie mówię, o, Prigożyn zabił, to naszego prezydenta też zabił, bo nie mam pojęcia, nie? Bo skąd mam wiedzieć, no co jestem jakimś żuczkiem, wiesz... który sobie siedzi i sobie obserwuje, ale no jakby dopuszczam, no to już jest bardziej w sferze tego. Ale to też jest inna sprawa, co by się musiało, może to też jest takie myślenie, że jeżeli byśmy przyznali, że naprawdę Putin to zrobił, no to wyobraź sobie, co by, z czym to by się wiązało. Jakie konsekwencje? No wyobraź sobie, że Polska mówi, tak, to był zamach, nie? Mm. I co? No i nie moglibyśmy tego zostawić, że no. Nie tak. Wolno. Właśnie polityka, dlatego jest taką przestrzenią, gdzie naprawdę często nie ma też dobrych wyborów. Tylko jest jeden zły, drugi gorszy, albo coś takiego, nie? Więc myślę, że trzeba mieć tutaj dużą dozę takiej rezerwy po prostu do tego wszystkiego, nie? To od tego nie zależy nasze zbawienie, na szczęście. Ale to, co Pan Jezus mówi, bo jeśli Ty byś mnie zapytał, czy wierzy w teorię spiskowe... Wierzysz w teorię spiskowe? To ja bym powiedział tak. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. I tam jest później o tym, że mamy być wzajemnie sługami i tak dalej, między nami. Natomiast no, Pan Jezus tutaj pokazuje pewną ważną rzecz, nie? Że władza w jakiś sposób korumpuje i sprawia, że człowiek się zmienia i człowiek zaczyna inaczej patrzeć na tych ludzi pod sobą. I to nie trzeba szukać daleko przykładów. Popatrz sobie na konkretne zawody, jak ludzie się zmieniają pod wpływem wykonywania jakiejś pracy, w której otrzymują pewną dozę władzy. A jeżeli tą władzę masz niemal nieograniczoną, nikt ciebie nie wybierał w demokratycznych wyborach, a ty z pewnej stolicy w Europie dyktujesz innym krajom, jak mają żyć, co mają robić i tak dalej, to jakiego rodzaju to jest władza, nie? Więc ja nie chcę mówić tu o tym spiskowym, o spiskowej teorii dziejów czy coś takiego, tylko o tym, że władza, że człowiek jest słaby i różne rzeczy go korumpują. I jednocześnie w kontekście tego wszystkiego, co się działo, co się będzie działo, bo różne rzeczy mogą się jeszcze dziać. Taki przykład. Cyfrowa waluta na przykład, nie? Znacie to? Znasz to? Znacie. Znasz to? No. No co to znaczy, że cyfrowa? No wiem, co to jest. Wprowadzenie wyłącznie cyfrowej waluty. No. Miało takie coś miejsce w Nigerii, czyli w kraju, który jest ile? 4 razy większy, jeśli chodzi o populację. Tam chyba 170 milionów. Mogę się pomylić. Ale z dnia na dzień tam została wprowadzona cyfrowa waluta, pozbawiając ludzi w zasadzie gotówki. I to był taki test, jak będzie się społeczeństwo zachowywało i tak dalej, nie? I to jest możliwe na całym świecie, bo do tego się dąży. I wiele krajów, wiele banków centralnych, nawet nasz NBP powiedział, że testuje cyfrową walutę, cyfrowego złotego. I co to znaczy? Że w zasadzie, nie wiem, wirus komputerowy może kiedyś rozwalić wszystkie portfele ludzi, kiedy będą mieli tylko pieniądze w cyfrowej tej. Nie mówię o takiej formie nacisku społecznego, w takim sensie, tak jak było to w Kanadzie, w odpowiedzi na ludzi, którzy... To był ten tracker protest, nie wiem, czy kojarzysz, że z powodu różnych obostrzeń związanych z wiadomo czym, trackersi, czyli ludzie, którzy jeżdżą z samochodami, tymi dużymi tirami i tak dalej, oni mieli protest i chciało się ich kontrolować w taki sposób, że blokowano im konta.
Więc jak będziemy mieli tylko cyfrową walutę, no to tak jak w Chinach jest, jest ten, jak to się nazywa, tak konkretnie, program oceny społecznej, coś takiego, że za bycie porządnym obywatelem masz punkty i możesz wtedy latać samolotem, możesz korzystać z pociągów konkretnych, z konkretnych spożywczaków, większych marketów, a jak nie masz tej oceny, no to już nie mogą ci tam wpuścić, nie możesz tam wejść, nie możesz tam kupić nic. Hi everyone, welcome to my Sim stream today, where we're playing with crowd control. So fun! Więc to jest takie narzędzie kontroli, ale w tym wszystkim, mądry ksiądz mi kiedyś powiedział, bo to tylko wrzuciłem, to naprawdę, tak naprawdę nie są teorie spiskowe, tylko to jest rzeczywistość. I jeden ksiądz mi powiedział kiedyś takie mądre słowa, które każdemu, kto się przejmuje tego typu rzeczami, to zachęcam, żeby je sobie zapisać na sercu. Że ludzie, którzy chcą wprowadzać różne trudne rzeczy, właśnie kontrolować społeczeństwo i tak dalej, oni też są ludźmi, więc też są narażeni na błąd. Nie zrobią tego w doskonały sposób. I to wcale nie musi się im udać, nie? W takich czy innych formach. Więc nie ma co się tak przejmować. My też jesteśmy niedoskonali, ale na szczęście mamy pomoc Ducha Świętego i możemy różne rzeczy zmieniać na tym świecie. Mhm. Ale patrz, bo powiedziałeś, że to nie jest teoria spiskowa z tymi testami, nie? A mi się wydaje, że właśnie rzeczywiście te fakty, które podałeś, one nie są teorią spiskową, są po prostu faktami, ale właśnie już na przykład to, że to jest to, co powiedziałem na początku, ta definicja, czyli że powiedziałeś, że w Nigerii rzeczywiście tam z dnia na dzień, nie wiem, nie sprawdzałem tego, nie mam pojęcia, no, czy tak było, ale może wierzę ci. Mogę ci wysłać. Wierzę ci. Dobrze, wierzę ci. Stary, bracie. No, jesteś katolikiem, nie kłamiesz, już nigdy nie ukłamałeś człowieka, ale jesteś katolikiem. Nie, kłamstwa nie znoszę. Na pewno okłamałeś. Na pewno nie! Ale po nawróceniu bardzo rzadko. Babcie kiedyś okłamałem, że zrobiłem magisterkę. Potem... to jesteś poważny. No i potem naprawdę od tamtej pory to stary, straszne to było dla mnie. Tak? I musiałem się wyspowiadać jak konkretnie z tego. Bo to... Nie, nie, nie używam tego. No i co? No i patrz. Okłamałeś babcie. No. Pójdziesz do piekła. Żartuję. Żartuję. Nie pójdziesz, nie pójdziesz. Wiesz. O Bogu dzięki za spowiedź. Sakrament pokuty i pojednania. Patrz, to, że wprowadzili tam, załóżmy, że tak było, wierzę ci, no, w tej Nigerii, to jest fakt. Mhm. Ale już na przykład twierdzenie, że to był test przez kogo wymyślony, że co, że usiadł sobie, nie wiem, Elon Musk z tym Schwabem i nie, tam... Nie, nie, słuchaj, zobacz, Stachu, ale... A kto przy telefonie? Wyłącz tam w tym, w Nigerii zrobimy test, jak działa społeczeństwo. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, czyli tak dość oficjalne gremium, ono mówi o takich rzeczach, że chce wprowadzić coś takiego, żeby w ogóle jest taki termin i to w tych przemowach ich możesz... A czym motywuje? Tak, jak jest oficjalna wersja? Żeby było dobrze, żeby wszystkim było... Wygodnie. Żeby każdy był równy i żeby było wygodnie. I taka teza jest, znaczy teza, taki plan, żeby do któregoś tam roku wszyscy ludzie byli banked, bo teraz są unbanked. Wiesz, co to znaczy? No, że że jest ileś miliardów ludzi, którzy nie mają konta bankowego. Mhm. I żeby wprowadzić cyfrową, globalną cyfrową walutę, wszyscy muszą mieć konto bankowe. I oni mówią, no i wtedy będzie lepszy przystęp do medycznej opieki, do handlu, nikt nie będzie wykluczony i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzieś tam w Nepalu, w górach ludzie będą, wiesz, potrzebowali zasięgu, żeby zapłacić za coś. No może nie zasięgu, wystarczy, że będą mieli kartę zapisaną, bo to zasięgu nie wymaga. Ale, że wiesz, jakaś tam 90-letnia Nepalka, która tylko kozy i krowy widzi, trochę się śmieje, nie? Ale, ale że ona teraz będzie miała konto w banku w ogóle, albo po co daleko szukać? Nasi 80-latkowie, którzy chodzą do banku. Stary, byłeś kiedyś w banku o 11 albo o 9? No to pójdź. Bo tam jest dużo ludzi właśnie. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. Ale jakich ludzi? Właśnie starszych ludzi, którzy przychodzą do banku po forsę. Gdzie pieniądze są za las? I oni nie chcą mieć takiego albo konta... Zrobić. Albo przelew zrobić, albo opłacić rachunki. Oni nie chcą mieć konta, że przyjmują te przelewy i potem muszą to wypłacać. Oni chcą gotówkę. Gotówka to wolność, gotówka to nadzieja, wiesz. I oni tak wyznają ci nasi starsi obywatele w Polsce, nie? I... To jest pewien taki piękny zmysł, no bo faktycznie gotówka to jest wolność, no. I to, że płacisz i nie płacisz od tego swojego nie płacisz żadnego, czy ten, który sprzedaje ci, nie płaci prowizji w wysokości tam 1,5%. Ile? Ja na pewno nie wierzę w to,
że ci ludzie, którzy w tym międzynarodowym forum ekonomicznym, że oni chcą, robią coś dla naszego dobra. Nie wierzysz w to, że robią dla naszego dobra? Nie, w tym znaczeniu, że właśnie... Dla zła. Nie, w tym znaczeniu... Ja myślę, że robią to po prostu, żeby zarobić. No po co to robią? No po to, moim zdaniem, przede wszystkim... No poczekaj, daj mi się wypowiedzieć. Ja panu nie przerywałem! No. Przede wszystkim nie wierzę, że chcą właśnie naszego dobra, żebyśmy mieli wygodnie, żeby było tak pięknie, ale ładnie tak i tak dalej. No tak mówią, no bo muszą. Zawsze jest za czymś jakaś ideologia. Równość, taka, braterstwo. No i właśnie. Natomiast ja w to nie wierzę, no bo... No może mam mało wiary, ale jakoś po prostu nie wydaje mi się, że oni tam... Że przede wszystkim chodzi, żeby... No jak wszystkich zbankowić, no to trzeba, żeby po prostu pomnożyć, rozszerzyć zasięg klienteli, czyli też zasięg finansowy, zasób portfela. Bo jak mawiał Cyceron, dobro państwa jest najwyższym prawem. No i wiesz, i to jest, to jest mój problem z teoriami spiskowymi, że ja zawsze, tak jak rozmawialiśmy o tych uzdrowieniach, nie, że mi się włącza sceptycyzm na każdym etapie. Ale widzisz, że ja po prostu już po prostu dopuszczam z jednej strony, że za tym pójdzie jakaś właśnie już kontrola, że będą mieć nas no ja wszystkich. Ja też dopuszczam. Ale no ja nie wierzę, że też w ogóle, że to było tak, że te międzynarodowe forum sobie usiedli gdzieś tam w jakimś miejscu i sobie tak uzgodnili taki plan na... Wystarczy, bracia, wystarczy. Na, wiesz, żeby jak na tych miniaturkach, że tam trzeba świat opanować i tak dalej. Wiesz, bo ja też spotykam się często, no Boże, nie często, ale zdarzyło mi się kilka razy rozmawiać właśnie z osobami po jakichś spotkaniach, które widzę, że są przerażone tym wszystkim. I w ogóle... Nie tędy droga. I w ogóle wiesz, że... Nie ma co się Panie przerażać. Tomaszu, co będzie z tymi globalistami, co będzie z tymi rządem światowym, który nas... No wiesz, bo jest ta w treści, w internecie takich treści o teoriach spiskowych. Mnóstwo. Jest jeszcze po naszej stronie jakieś tam prawicowo-konserwatywnej mnóstwo. I weź to zrób przesiew, gdzie jest zdrowa, rozsądkowa obawa i właśnie, że trzeba uważać, żeby pilnować na przykład tej gotówki, żeby zachować jakąś autonomiczność, a gdzie już jest szurstwo, gdzie robisz z siebie, wiesz, no jesteś przeciwskuteczny tak naprawdę, bo wszystko blokujesz, wszystko co jest jakimś postępem, jakiegoś... No wtedy sceptyczny jesteś do wszystkiego i tak masz zakuty łeb trochę w tym. Kosmonautyka byłaby, kurwa, jakby nie ta Magdalenka, kurwa, Magdalenka. Magdalenko! No tak. No zamiast foliowego to masz to zakuty. No tak, no ja jestem przeciwny takiemu czemuś. Wiesz, mam ludzi takich wokół siebie, nawet bardzo bliskich, którzy właśnie takie podejście mają, że po prostu wszystko złe i ten deszcz zły i tańcza zła i wszystko złe i w ogóle nie ma co... Ja mówię, a jest tam jakieś miejsce w ogóle na radość, na to, że żyjemy, że oddychamy, że możemy się tym cieszyć, że możemy dawać dobro, że możemy kochać. Nie, bo jest tylko beznadzieja, bo globaliści nas opanują i sprzedali nam Polskę i to wina Tuska. Pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Furdersiat. Więc wiesz, nie ma tam, kurczę, miejsca na to, żeby cieszyć się życiem, tylko jest takie już układanie wszystkiego pod te teorie. A nie o to chodzi. Trzeba być świadomym człowiekiem i na pewne rzeczy się nie godzić, ale nie, że na każdym kroku czyhają, bo to można w psychozę jakąś wpaść. No jakiś balans chyba, o to w tym chodzi, żeby nie kupować rzeczywistości takiej, jakiej ona jest, nie wiem, w mediach mainstreamowych, ale mnie też równym stopniem mocno przerażają postawy w stylu wyłącz telewizję, włącz myślenie, gdzie po prostu jest tak bzdur mnóstwo pod tym hasłem. A masz telewizję? Nie mam. No właśnie. No ale wiesz, bo to jest coś takiego jak zdrowy rozsądek, nie? Że po prostu ja nie chodzę do lekarza, bo ja mam zdrowy rozsądek, ja się tam uleczę z nowotworów witaminą C. Ja mam zdrowy rozsądek, wiem, że... Mnie ta Magdalenka, kurwa, Magdalenka! Magdalenka! No wiesz, że po prostu jakieś takie nie wiadomo skąd nie poparte niczym myślenie, taki chłopski rozum, który cię ma uchronić przed jakimś czymś. To też jest takie trochę, jak to nazwałeś, taki zakuty łeb, nie? Magdalenka, kurwa, było wszystko, się ustawiły na nas, na naszej nomenklaturze. Wydaje mi się, że ten balans, nie obrażajcie się, nie obrażajcie się, kochamy wszystkich. Ja bardziej mówiłem o mnie, kiedy miałem taki tak, zakuty. Tak, ja też łeb. O sobie mówiłem. Magdalenko! Mówimy, ja także wiecie, sobie. My zbłądziliśmy w pewnym momencie. Na szczęście Bóg nas nawrócił. Amen.
Amen. Że balans między nieprzyjmowaniem rzeczywistości taka, jakim ona jest nam podawana wprost, że ci wszyscy, że za, nie wiem, rządami na przykład czy Tuska teraz, czy Platformy wcześniej, czy PiS-u wcześniej, że to jest tam samo dobro i zero w ogóle kłamstwa i miłość i nasze dobro, ale też nie wpadanie w drugą skrajność, gdzie wszystko, jakby odrzucamy całą rzeczywistość, jaka jest podana, i węszymy wszędzie spiski. I to jest trudne. I to jest właśnie trudne, żeby to wszystko wynaleźć. Uważam, łatwiej, że jest... należy zachować zdrowy sceptycyzm. O, no to jest, myślę, dobre określenie. Zdrowy. To tak. Zdrowy. No ja to, no tak, żeby, no dokładnie. No bo wiesz, bo są te teorie takie... Dotyczące księżyca. Takie... Tutaj powiem, teoria spiskowa dotycząca księżyca. Widzę, że ChatGPT ci powiedział. Powiedz, że proszę powiedz, że wierzysz w lądowanie na księżycu. Wiesz co, ja polecam taki serial. O nie. For All Mankind. Który pokazuje, co by się stało, gdyby tam bodajże, nie wiem, czy Chińczycy, czy Rosjanie pierwsi wylądowali na Księżycu. Jak to nakręciło cały ten wyścig, nie zbrojeniowy, tylko kosmiczny. Co prawda ja obejrzałem zaledwie tam półtora odcinka, ale cała koncepcja, w ogóle political fiction lubię. Więc cała ta koncepcja mnie bardzo urzekła, że co by się stało, gdyby przed Stanami ktoś tam wylądował. I jakie to by miało konsekwencje dla geopolityki. Mega ciekawy to jest, mega koncepcja i myślę, że jak będę miał czas, to sobie dokończę ten serial. Aha, czyli to jest tak, rozumiem, że jest to nie zakwestionowanie teorii, nie, że... Nie, tylko... Że co by było, gdyby... Pokazanie całej osnowy dlaczego Ameryka miała interes w tym, żeby zmanipulować, tak? Nie. Bardziej, wiesz... Co to lądowanie, no. Jak to wpłynęło... Lądowanie, tak zwane. Słuchaj, nie wiem. Ja dopuszczam jedną i drugą opcję, okej? Okay? Dopuszczam. I jaki to miało wpływ po prostu na całą geopolitykę, na kolejne lata, nie? Czy wierzysz, że smugi chemiczne ze samolotami mają ukryte cele, takie jak kontrola klimatu lub manipulacja populacją? To są fakty akurat. Chemitrails? Tak, BBC. Co ty gadasz? Geoinżynierii. Nie. Geoinżynieria, byczku. No tak. Nie. No znajdę ci. To są fakty. Nawet było w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej ostatnio taka kwestia, że zakazujemy geoinżynierii. Czyli walki z klimatem rozprzestrzeniania jakichś tam cząsteczek, na przykład metali szlachetnych w atmosferze. I co, żeby kontrolować klimat? Samoloty rozpuszczają? No tak się mówi niby, nie? Sorry, mamy taki klimat, no niestety. No mówi się, ale to w jakiejś... Nie, to ja w to totalnie nie wierzę. No dobra, no to ci podeślę, co tam. Dobra, to podeślij. Zbadamy to. Ja nie wierzę. Teoria spiskowa dotycząca Area 51 mówi, że tajna baza wojskowa Area w Nevadzie jest miejscem, gdzie przechowują się i badają obiekty UFO. Wiesz, my jak słyszymy UFO, to mamy jedno skojarzenie. Bardziej tam trzeba NOL, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, który wcale nie musi mieć pozaziemskiego originu, w sensie pochodzenia, nie? Myślę, że może być takie coś, które bada takie rzeczy, ale czy to jest, to są zielone ludki, no raczej wątpię. No to się zgadza. Mocno wątpię w to, a wręcz jestem przekonany, że nie. Mam inną teorię z tą związaną, jeśli chodzi o porwanie na przykład przez UFO. Nie wiem, czy chcę to usłyszeć. To są demony. Nie. Aha. Jak czytałem jakieś badania na temat, wiesz, przeprowadzali ankiety, to często temat modlitwy się pojawiał, że zaczynali się modlić w trakcie tego uprowadzenia i nagle wszystko się kończyło i znikało. Więc... Tak, wiesz, że co? Że... Ci ludzie uprowadzeni nagle zaczynali się modlić. I nagle ale ja też uprowadzeni? Wszystko, no ci domniemane uprowadzenie przez UFO, tak? Że oni się dzielili, że tam jak te ufoki robiły jakieś nad nimi eksperymenty, to oni jak zaczynali się na głos modlić, wzywać Maryjo czy Ojcze Nasz, to nagle to się kończyło. Ale poczekaj, jacyś ludzie, którzy twierdzą, że byli porwani przez UFO? Tak, że, no wiesz, masę, w Stanach jest masa takich ludzi, to jest masa ludzi, którzy twierdzą, że byli oprowadzeni przez UFO i zrobili po prostu badania na ten temat. Co ci ludzie opowiadają, co im robili, nie? Naprawdę? No, ja nie wiem, to było lata temu, jak to czytałem, ale człowieku, nie wiem, czemu takie rzeczy mi wchodzą do głowy, nie? Kosmos. No. Teoria iluminatów zakłada istnienie tajnego stowarzyszenia kontrolującego światowe wydarzenia i rządy.
Wiesz co, dopuszczam coś takiego, ale chyba nie w formie jednolitej grupy, która jest dogadana ze sobą. Okej. Okay. No, raczej to są, myślę, frakcje, które zwalczają się, nie wiem. No, no to ja bym tak, ten, ale Illuminat, no to ja bym tak. Choć cały show biznes, który jest uwalony tymi wszystkimi symbolami demonicznymi, oko Horusa, te sprawy, to jest bardzo podejrzane. I te, wiecie, palce, jak sobie odpalisz, ile tych gwiazdek ma, tak, trzy szóstki, nie? I oko, tak, lewe oko, prawe oko, no stary, to są grube tematy. I dlaczego tego jest dużo? I dlaczego tego jest dużo? No w takim sensie, że jak odpalisz sobie, wpiszesz, nie wiem, te trzy szóstki, czy to oko, oczywiście tu nie mówimy o Janie Pawle II, który też może być normalny gest. To tak jak z tym, jak z Franciszkiem, że pokazał to, nie? Co znaczy w języku migowym, kocham cię, nie? To już jest, że on jest satanistą, no ale dobra. Bo naprawdę możemy patrzeć na rzeczywistość i mieć dwa różne wnioski. To jest niesamowite. To jest ciekawy temat. No show biznes, zresztą nie widzisz tego, co się dzieje za oceanem, że się przebierają za szatanów, za demony. No tak, niektórzy. Tak. No i że to promują bardzo, nie? I często to jest związane z tym, że ich życie totalnie się rozwala. Narkotyki i tak dalej. No i kto daje takie owoce? Ja nie mogę. Ten odcinek jest nie mój ulubiony na razie. Teoria spiskowa dotycząca zamachów z 11 września. Czyli, że to była inscenizacja i miała ukryte motywy. Zgadzam się z prawie 60% Amerykanów. Którzy twierdzą, że tak było? To jest fakt. Wiesz dlaczego? No. Ile budynków wtedy padło? No dwa. Nie, trzy. Jeden był wyburzony w momencie, jeszcze jak stały wieże. No, można sobie znaleźć na ten temat. Nie, Krzysiek. Nie, Grzesiek. Matko i córko! Dobrze, że to jest na twoim kanale, to zadekuję. Tak, zadekują. Tak. Zabiją. A patrz, jakie to jest piękne. Ja wszystkim się z tobą nie zgadzam. No jak ze wszystkim? No. Może powtórzymy angielski. Wszystkim przed chwilą tak. Powiedziałeś, że nie, się no, zgadzasz. Nie, no z tym tak, to tak, że... Z ufokami to też się zgadzasz, ale... przecież ja nie wierzę w nich. Z ufokami. No z ufokami, no. No daj spokój. Weź się, tato. Boże. Tak. Teoria spisku, o Boże, proszę, powiedz, że przynajmniej w to nie wierzysz. A co to jest? Niektórzy nie wierzą, że Elvis nie umarł i żyje inkognito. To Tupak. Tupak żyje, Tupak wiecznie żyje. A ale widziałeś ostatnio live'a z Michaelem Jacksonem na Instagramie? Nie. Nie no, żartuję teraz. To, ale, co mnie to interesuje w ogóle? No kurczę, to mega by było, jakby żył. Jakby żył? To pewnie stary, on myślisz, że nie śpiewał? Nie, chyba już trudno, był umarł. W sensie, no, że stary. Może tak. Dobra, teoria spiska dotycząca śmierci księżnej Diany sugeruje, że jej śmierć była wynikiem ukartowanego spisku związku. Dopuszczam związku? To. Ja nie wiem, dopuszczam to. Ja już... A reptilianie, to jest taka beka. Nie. Chociaż wiesz, różne są filmiki. Masz czarne oczy, się zmieniają ci oczy na czarne. Sugeruje, że elita świata to istoty przemieniające jaszczurki kontrolujące ludzkość. Teoria dotycząca rzekomej ukrywanej technologii energii twierdzi, że istnieje zaawansowana technologia energii, ale jest celowo ukrywana przez wpływowe... Myślę, że to jest możliwe. Myślę, że to jest możliwe. Wszystko jest możliwe. No wszystko to, że możliwe. Elvis żyje, też jest możliwe w teorii. Wszystko jest możliwe w teorii, no. Teoria spiskowa dotycząca tajemniczych lotów kosmicznych. Zakłada, że ludzie mieli kontakt z istotami pozaziemskimi, ale informacje są tajemne. Ale zauważ, akurat jeśli chodzi o to, to teraz zaczęli mocno o tym mówić, że tutaj Pentagon, jakieś tam FBI-a, czy tam CIA-a, to FBI-a. Tak, FBI-a i CIA-a te dokumenty pokazał, coś tam. Mam wrażenie, że w jakiś sposób jest przygotowane takie... żeby pokazać, że zobaczcie, nie jesteśmy sami we wszechświecie i że przyjdzie dzień, że to nastąpi. Myślę, że tak. Historia oceni. Okay. W sensie nie mówię, że jest tak, że utajniane coś tam, ale że jesteśmy przygotowywani do takiej deklaracji, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Niech nikt nie bierze więcej niż to, co mówi. No to jest niesamowite. Teoria spiskowa dotycząca, nie może mi powiedzieć czego, bo to, aż to gadaliśmy już o tym. No apokalipsa, myślę, że to mówię. Dobra, nie ma tutaj tej teorii, która, bo jest jedna, która mi się bardzo podoba. Jaka? I nie mam, że w nią nie wierzę. Znaczy ja w nią nie wierzę, ale bym chciała, żeby ona istniała, że to była prawda. No. Czyli, że... Teoria pustej ziemi? To jest ciekawa teoria. To zaraz powiesz. Nie słyszałem. Ale nie, teoria jest ludów zaginionych.
że istnieją, tak jak Machu Picchu, całkiem niedawno zostało odkryte, stosunkowo, taka stara cywilizacja, nie? I że jest taka teoria, że wciąż na Ziemi istnieją ludy starożytne, które zachowały swoje, no starożytne, jakby nie poszły, wyszły z kolei kontaktu, historii. Nie miały kontaktu z ludzkością. Z ludzkością i cały czas żyją od starożytności na tych samych, w tym samym schemacie, jakby te same metody używają zdobywania pożywienia i tak dalej, i tak dalej. No fajnie by było. To jest cudowna teoria, ale niestety ale nie wierzę. Ale były takie ludy. Jakiś czas temu jeszcze, przecież było, że tam jakieś, plemię, no, plemię, które nie miało kontaktu. Ale to było naprawdę, że to, znaczy były rzeczywiście jakieś takie, dziś mi się odkryło. Na pewno w ostatnim stuleciu były takie plemiona. Tak, no że było coś takiego, że, to ja... ale czy to nie było coś takiego, że, bo nie, bo to jest co innego, bo to teoria, w której wiesz, się odcinasz, na przykład 500 lat temu, to jest co innego. A że oni się odcięli, bo chcieli, tak? No bo z tego, co tak jeżeli ty mówisz o tym, co ja mówię, jeżeli ty mówisz o tym, co ja mówię, to ja pamiętam jakiś taki dokument o takim plemieniu, które się kilkaset, czy sto, czy ileś tam, nie pamiętam, ile lat temu, odcięło od cywilizacji i rzeczywiście już któreś tam pokolenie żyje według tego pomysłu, tego schematu. Ale ta teoria zakłada, że tak jest od starożytności, nie? To jest w ogóle kosmos, nie? To jest chyba niemożliwe. Trochę fantazja, ale no miło by było, no, nie? Tak ja ciekawie by było. No, tak by... Ale inna teoria, która jest bardzo ciekawa dla mnie i która łączy się, dlatego chciałem ten odcinek teraz, no, bo ona łączy się z Neuralinkiem, jest taka teoria o projekcie Blue Beam. Co to jest? Że to są hologramy. I to myślę, że wiemy, że hologramy są po prostu, tak, że już jest ta technologia, tylko że wiesz, ja ostatni raz o tym projekcie czytałem w gimnazjum, mhm, czyli to było trochę lat temu, z 15 lat temu. I to było łączone na tych stronach szurskich przez tych ludzi z takim projektem, że ten projekt Blue Beam, że to będą wielkie takie na niebie struktury, które będą się wyświetlały. I to będzie połączone z tym, że będzie mógł iść przekaz. Mhm. To jest przekaz. To jest, proszę pana, przekaz. To jest przekaz. Że będzie mógł iść przekaz bezpośrednio z jakiejś tam satelity do twojego mózgu. Pan sobie myśli, że pan dzwoni, aha, a ja myślę, że odbieram. Teraz właśnie jesteśmy już trochę dalej. Jest Neuralink, tak? Niedługo będzie. I gdyby to tak skorelować jedno z drugim, a nawet nie trzeba chyba wielkich tam rzeczy, no bo jak będziesz miał coś podłączone i ktoś to na przykład zhakuje i powiedzmy, że wszystkich zhakują i wszyscy będą widzieli to samo na niebie, jakiegoś wielkiego, wiesz, Boga, który przychodzi i mówi ci prosto do mózgu, że ja jestem Bogiem i słusz mi teraz i słuchaj tego wszystkiego, co ci mówię, to myślę, że to jest jak najbardziej realne, że coś takiego może się zdarzyć, albo jako prank, mhm, no, albo jakiś właśnie hacking, albo coś, i myślę, że to może wpłynąć na w ogóle zdrowie ludzi, że oszaleją trochę przez to, że zaczną właśnie słuchać jakiegoś Boga, w cudzysłowie Bożka, który im się zacznie pojawiać i on będzie im mówił, co ma robić. Nie? Że to jest to zagrożenie z technologią i myślę, że wcale to nie jest teoria spiskowa, tylko ewentualny scenariusz, który może się dokonać, jeżeli nie będą pewne rzeczy, regulacje, nie wiem. Znaczy tak, no w teorii wszystko się mogło to, no, mogłoby to wydarzyć i to jest w ogóle, mam obawę trochę, że podsunąłeś jakiś, tylko to nie jest twój pomysł? Czy... Nie, nie, to dobra, jest... Myślałem, że podsunąłeś tutaj... Tak to się nazywało wtedy projekt Blue Beam, a teraz to już wiesz, jest... Nie trzeba nawet żadnych satelit do tego. Będzie, jak Neuralink będzie popularny, będziesz mógł se kupić za 50 dolców, nie? I podepnij się i będziesz mógł widzieć, co chcesz. No ale zobacz, jakie są możliwości, nieograniczone. Będziesz mógł widzieć kobietę jakąś przed sobą, która się rozbiera. To pewnie pierwsze, co zrobią, wiesz, piwniczaki, nie? No ale myślisz, że nie? A w VR-y i to wszystko, to do czego służyło na początku? Od razu, żeby doświadczyć czegoś, nie wiem, morderstw z czegoś tam. No daj spokój. Przykro mi. Nie, no... Wszystko, wszystkim się z tobą zgadzam. Znaczy nie, nie zgadzam. Przepraszam. Wszystkim się z tobą zgadzam. Wyszło szydło z worka, słuchajcie. Nie zgadzam się z tym, co powiedziałem, ale z tym. Ale ja, słuchajcie, dopuszczam to, że mogę się mylić. Tylko patrzę na te fakty i oceniam te fakty, nie? Nie, no dobrze, nie jesteś wariatem. Na pewno nie jestem za tym, wiesz, cyfrową walutą, bo uważam, że to może być narzędzie kontroli. Nie musi być globalne.
ale może być lokalny, a żadna kontrola, w ogóle prawo własności zgodnie z tym, co jest bodajże w encyklice Rerum Novarum, to jest prawo, które jest świętym prawem, to jest prawo człowieka, prawo własności. Natomiast jak to pan Klaus Schwab powie, nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy. Pan Jezus też tak powiedział. Nie, on mówi, coś dajcie, innego. Podzielcie się, dawajcie, a będzie wam dane, a nie to, że po prostu z nadania nic nie będziesz miał. I będziesz szczęśliwy. A że zabiorą wam. No, a dawajcie, a będzie wam dane. A ten fragment, że kto kocha swoje życie, ten straci je? Hmm? To nie można tak interpretować, że trzeba wszystko... Żartuję. Wiesz co, no nie do końca. Panie to Jezu. Z wolnego wyboru ma być, a nie z przymusu. Dlatego nie jestem, wiesz... Nie, no ja tutaj, czy to za Wojciechem Cejrowskim, czy za innymi wolnościowcami powiem, że nie jestem fanem takiego socjalistycznego podejścia, zabierzemy wszystkim, damy niektórym. Bo to jest niestety dziurawe i zawsze są... ludzie, którzy są cwańsi od systemu i jak to się mówi... Szyny były złe, a podwozie... Socjalizm jest jedynym ustrojem, który bohatersko walczy z tymi rzeczami, których nie ma, z tymi problemami, z których nie ma w innych ustrojach. Podwozie też było złe. No i trochę tak jest, nie? Jak na przykład te bułki. Piekarz nie może oddać bułek, które gdzieś tam musi wyrzucić, bo musi za to zapłacić i nie może potrzebującym oddać. No to jest nie tylko głupie, ale to jest diabelskie, bo to jest marnowanie jedzenia. No ale kapitalizm też ma... Oczywiście, dlatego ani kapitalizm, ani socjalizm nie są doskonałymi ustrojami. Jest coś, co pomiędzy. Nie ma go. Jest pomiędzy coś. Coś, co jest połączeniem interwencjonizmu z wolnym rynkiem i tak dalej. No ale niestety na świecie to nie do końca panuje. Tak jak dzisiaj czytałem, że Intel prawdopodobnie nie będzie miał fabryki w Polsce, bo nie dostaną pieniędzy od Unii, żeby tu zbudować tą fabrykę. Wiecie, korporacja, która ma, nie wiem, czy biliony już, czy miliardy i ileś tam pieniędzy, to nie może zbudować fabryki sama z siebie, no bo musi dostać do tego państwową pomoc. Nie? No to jest chore. Chore. Wszystko to jest chore. Ja powiem ci, że po tej rozmowie wywnioskowałem, że ja w ogóle chyba przez to, że ja się po prostu chronię od tych rzeczy. No i bardzo dobrze. Że jak ty mi teraz wszystko rzeczy mówisz, to ja po prostu ja nie mam pojęcia o wielu tych wydarzeniach. I teraz słuchajcie, to nie jest dla każdego. I naprawdę, jeżeli tylko o tym gadasz, chodzisz i jesteś nieznośny, znam takich ludzi, którzy w kółko mi wysyłają, a to PiS to tacy, PO to tacy, Konfederacja to tacy, wszyscy kurczę wężami są reptilianami i po prostu naprawdę są tacy ludzie, którzy spamują czymś takim i oni się uznają za wielkich oświeconych, natomiast reszta wszyscy się mylą. Mylisz się, rozumiesz? I to jest jedno słowo na ten temat. Sekciarstwo. I to przyjmuje naprawdę wiele poziomów, wiele form. I to sekciarstwo może być religijne, świadomościowe, nie wiem, jakiś fit, coś tam, jedzenie, wege, mięso, ci, tamci. Wszystko się skupia w jednej zasadzie. Dziel i rządź. A to jest zasada szatańska i diabolos nie bez przyczyny jest nazywany, tłumaczony ten, który niesie podział. Bo to jest największy oręż jego. Podział. I on tymi teoriami spiskowymi też dzieli ludzi. I dla mnie to jest straszne, jak słyszę, że na przykład jest Wigilia i nie jeździmy na Wigilię, bo oni są pisiorami, a tamci są z PO, a tamci są z Konfederacji. I no tragedia to jest. Ale patrz, nas nie podzielił. No widzisz? Nas nie podzielił. My śpieki umiemy różnić. Nie obraziliśmy się. Nie, no, tak można. Można. To trzeba. Co, kończymy Krzysztof? Czy myślę, że dzisiaj może być już koniec tego. Wszystkiego dobrego, niech wam Bóg błogosławi. Do zobaczenia gdzieś tam za tydzień, czy za dwa, za rok, może dwa. I pamiętajcie o tych subach wszystkich, coś tam, patronajty, nie patronajty, działamy dzięki wam. Traktujcie to dzisiejsze jako luźną rozmowę, no naprawdę. Tak, to jest seria do, wiecie. Do obiadu. Do obiadu. Albo, no dobra, nie będę mówił gdzie. Z Bogiem, trzymajcie się, pa. Hej.